Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ameryka ma swoje lemparcice. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy ma lemparcice? No jest tam ta Marta czy Magda Lempart. No i ona jest szalona komunistka, która chce rozwalić Polskę. W Ameryce jest reprezentantka Tlaib. Jest reprezentantka Presley, jest Ocasio-Cortez, no i jest jeszcze parę innych reprezentantek, które w zasadzie, no to jest piąta kolumna. Piąta kolumna, no to jak przypuszczalnie wiecie, to byli Niemcy w Polsce przedwojennej. Jak Niemcy wchodzili, no to nie tylko Niemcy w Polsce przedwojennej, Niemcy w Czechosłowacji to robili to samo, po prostu mówili, co gdzie zaatakować, co kto zrobić. No to taki był wywiad niemiecki, zrobiony przez obywateli niemieckich. Mieszkali w kraju, teoretycznie powinni być lojalni, a lojalni oni nie byli. W Ameryce jest właśnie, są dwie muzułmanki. Jedna jest Tlaib, przyjechać z Bliskiego Wschodu, nieurodzona nawet. Druga jest, nie pamiętam, zapomniałem jej nazwiska, no ale to ona jako muzułmanka pierwsza zmusiła kongres, żeby pozwolili jej nosić ten turban cały. No turban to chyba faceci mają, no tą burkę. No też nie burkę. No w każdym razie tą chustę na głowie. Ogólnie od 250 lat w kongresie zabronione noszenie jakichkolwiek nakryć głowy, także Żydzi nie mogą nosić mycki, kowboje z Teksasu nie mogą nosić kapeluszy, zawodnicy, którzy byli kiedyś tam, a zostali politykami, nie mogą nosić bejsbolówek. Po prostu jak jedyne co na głowie, to można mieć włosy, no albo brak włosów. Kobiety też nie mogły mieć żadnych kapeluszy z piórami rajskimi. Włosy albo nic, tak? No a dla tej muzułmanki zrobili wyjątek, no i ona chodzi, zdefraudowała od groma pieniędzy, dawała swojemu kochankowi teraz tam kilkaset tysięcy, chyba wzięła ślub ze swoim bratem dla papierów i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie jest jeden wielki syfilis, taki informatyczny syfilis. No ale dlaczego ta piąta kolumna? Ta obca piąta kolumna, 1 maja, skąd się wziął 1 maja? No 1 maja, no to wziął się z Chicago, to w 1886 roku, 1 maja w sobotę, komuniści, w zasadzie lewactwo, obce, no bo to byli z reguły Niemcy i Żydzi. Oni strajkowali, no oni tam słusznie chyba kombinowali, żeby był ten 8-dniowy dzień pracy, no ale to na całym świecie ludzie pracowali po 9-10 godzin, pracowali 6-7 dni w tygodniu, także Ameryka nie była jakaś inna, no były to ciężkie czasy, zarabiali ile zarabiali, no ale właśnie ci obcokrajowcy, Niemcy i Żydzi robili te strajki, ktoś tam rzucił bombę, no i później tam chyba z 4 czy 5 powiesili, no ale to wszyscy nie byli Amerykanie. To nie byli ludzie urodzeni w Ameryce. Przyjechali do Ameryki i zaczęli zmieniać to, co było. No i teraz właśnie z tą drużyną, cały ten skład, no to oni, co teraz wykombinowali komuniści, no to chcą wypuścić na wolność około 500 000 więźniów. 500 000 więźniów, szczególnie tłustych grubasów, co siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. No i ludzi w wieku ponad 55 lat. W lutym była cała ta masakra, luty, marzec, no to zaczął się, to już jest 10 miesięcy, 12, 10 miesięcy można powiedzieć. Ten nieznany wirus zaczął atakować, zaczął zabijać, było straszenie z Chin i tak dalej, i tak dalej. Kretyńskie decyzje wydawane przez urzędników, rząd doprowadził do tego, że dużo ludzi zginęło niepotrzebnie. Jedną z najbardziej poważnych błędów, no to było to, że ludzie z rządu, szczególnie w Nowym Jorku,
zmusili ludzi do tego, żeby siedzieli w domach opieki społecznej. Nie pozwolili ich wziąć do domów rodzinnych, jeżeli mieli taką możliwość. No i część jeszcze w Nowym Jorku szczególnie wypuścili chorych na COVID do domów opieki społecznej. No i teraz, ale w tym czasie też zwalniali ludzi z więzień. Wypuszczali ludzi z więzień, dlatego że mówili, że się boją, że będą umierali w więzieniach. No ktoś może się zastanowić, co do jasnej cholery o to chodzi, kto może mieć taki kretyński pomysł, żeby pomyśleć, że trzymanie ludzi w domach opieki społecznej, opieki powiedzmy dla seniorów, żeby to robić. Na 260 tysięcy ludzi, którzy, statystyka podaje, że umarło 260 tysięcy na COVID, co też nie jest prawda, no bo 3/4 z nich, no to miało ciężkie, skomplikowane problemy zdrowotne. Właśnie otyłość, serce, ciśnienie, cukrzyca i tak, rak i tak dalej, i tak dalej. No ale na 260 tysięcy to 110 tysięcy to byli starsi. To było prawie 50% ludzi w wieku starszym, ponad tam 75 lat. No jak to można pomyśleć, że trzeba się zastanowić nad tym, tak? Połowa umiera starszych, trzymają ich w domach, a więźniów wypuszczają. Także ci seniorzy, starsi ludzie są trzymani do nich są dokładani chorzy na COVID, na więźniowie są wypuszczani, żeby znowu zostawać bandytami. No i teraz do całej tej rany dosypują tej soli, no bo chcą uwalniać jeszcze więcej bandziorów. No ale tym razem to chcą uwalniać tłustych. Ten ustawa, którą proponują Tlaib, Lee i Presley i właśnie Ocasio-Cortez i Omar właśnie, ta córka komunistów w Somalii, Omar, no to ona poślubiła brata dla papierów, ona kochankowi dała tam kilkaset tysięcy dolarów, no to i ona jest komunistka, córka komunisty, komunistka, muzułmanka, no i oni właśnie proponują, żeby właśnie wypuszczać. No i to jest popierane przez grupę czarne życia znaczą. Ciekawe jest, że właśnie na 150 tysięcy umarło tylko około 150 ludzi. 150 chorych więźniów umarło tylko 150, tak, to jest, że 0,1 na 1000, 0,1%. Także tłuści gwałciciele, seryjni mordercy, pedofile, pederaści, no i wszyscy w wieku ponad 55 lat zostaną wypuszczeni na ulicę. Ustawa komunistyczna to załatwi. Także cały ten bandycki poziom bandytyzmu wzrasta teraz, szczególnie, że komuniści krzyczą, chcą zlikwidować po prostu jakikolwiek porządek, no to oni zabierają fundusze policji i tłumaczą, że te pieniądze na policję muszą być przeznaczone dla psychologów i na inne rzeczy, ale nie na policję. No i teraz bandytyzm w Detroit, w Chicago, w Minneapolis, Tam wszędzie, gdzie te wszystkie czarne życia protestowały, to tam ludzie się boją żyć po prostu. I ta drużyna tych komunistek, no to one żądają właśnie, żeby była ustawa, która by wymagała od Stanów i od lokalnych urzędów, aby podpisały zobowiązanie do tego, że będą wypuszczały pewnych więźniów z więzień i z aresztów. No i dla nich właśnie ci pewni więźniowie, no to są seniorzy, czyli emeryci, czyli każdy w wieku ponad 55 lat, niezdrowy albo tłusty. Jak się popatrzy na Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, no to wszyscy, którzy mają indeks masy ciała powyżej 30, no co to znaczy? No to są proporcje pomiędzy wzrostem
I zarostem, nie wzrostem i zarostem, pomiędzy wzrostem i wagą, to znaczy, że jeżeli jakiś gwałciciel, który jest 1,68 m i waży 85 kg, no to on powinien być wypuszczony. Jakiś rabuś, który ma 1,73 m i waży 90 kg, no to też jest trochę za gruby na tą wagę, no i powinien być wypuszczony. No i do tego bandzior, który napadł na dom, ale ma 1,83 m i waży 102 kg, no to też komunistki, socjalistyczne, muzułmańskie, one mówią, że trzeba ich powypuszczać. No to jest właśnie te rozumowanie, jak rozpierniczyć naród, jak rozpierniczyć kraj, jak rozpierniczyć 250 lat konstytucji, no bo nie ma czegoś takiego, żeby wypuszczać tylko dlatego, że mogą być chorzy. No chorzy, 0,1 umierających, 1 na 1000 umierających, no to jest mniej niż, no chyba nie mniej. No bo jest 300 milionów, zachorowało 15 milionów. Na 15 milionów umarło, na 15 milionów zarażonych, no to też trudno to wszystko przeliczyć, tak? No bo to kto mógł być zarażony, kto ma niewidoczną chorobę. Ale w każdym razie choroba nie powinna powodować, żeby bandziorów, rabusiów, gwałcicieli, pederastów, pedofili wypuszczać. Ministerstwo Sprawiedliwości, no to ma dane, kto jest chory. No to wielu ludzi w tych więzieniach jest chorych. 15% ma astmę, 10% ma problemy z sercem, 10% ma cukrzycę. Ciekawe jest to, że połowa więźniów tyje średnio 18 kg w ciągu pierwszych 4 miesięcy w więzieniach. Tak, także że więzienie amerykańskie w zasadzie robi grubasów, a komuniści mówią, że grubasów trzeba zwalniać. No, kiedyś jeszcze 50 lat temu czy 100 lat temu dawali im ten kilof i oni dziabali to, no ale później komuniści przyszli, ACLU, czyli American Civil Liberty Union, powiedział, że to jest poniżej godności więźniów, no i nie ma tych grup pracowniczych w łańcuchach, no i teraz wychodzi na to, że grubasy, że po prostu tyją jakby jedli tłuste kiełbasy. Także, że cała ta drużyna, ta komunistyczna, która proponuje tą ustawę, no to według jej kryteriów, no to pomiędzy 200 a 500 tysięcy ludzi powinno być zwolnionych, no i do tego około 400 tysięcy grubasów. No to jest to, co Ameryka potrzebuje, to co ulice amerykańskie podtrzymują. No ale najśmieszniejsze, najtragiczniejsze w tym wszystkim to jest to zagadnienie tych seniorów, tych zagadnienie emerytów, bo wszyscy w wieku powyżej 55 lat powinni być wypuszczeni. No, kto byłby wypuszczony, kto może być wypuszczony? No Una Bomber, no to ten Kaczyński, bardzo wykształcony człowiek, który wysyłał te bomby do najróżniejszych miejsc, złapali go dzięki bratu. No brat tam znalazł jakieś połączenia, znalazł list, no i w zasadzie podkablował na tego psychopatę, no to on siedzi, no ale mogliby go wypuścić. Jest taki morderca, on się nazywa BTK, no znaczy nazywali go BTK, no dlaczego? No bo to jest skrót po angielsku na związuj, torturuj i zabijaj, no tak, także bandzior nieprawdopodobny też siedzi, no komuniści chyba by chcieli go wypuścić. Seryjny morderca, syn Sama, tak, także jest też w więzieniu, bo mają już powyżej 55 lat, no, także się kwalifikują. Całe szczęście, że Charles Manson, no wiecie, żonę Polańskiego zamordował też kolegę Polańskiego, reżysera, który z Polski, no wymordowali go, te współpracowniczki Mansona, to jedna chyba z miesiąc temu prosiła o wypuszczenie, nie wypuścili jej, no ale bandzior zdechł, można powiedzieć, w tej
w więzieniu, no ale jakby żył, no to przypuszczalnie komunistki chciałby go, by go wypuścić. Ted Bundy, też następny jakiś seryjny morderca. Jeffrey Dahmer, no to on homoseksualista, pedofil, no i do tego jeszcze kanibal. On uprowadzał młodych chłopców, seksualnie po prostu ich gwałcił, później ich zabijał, a później na końcu zjadał. No jego to zabili w więzieniu, no ale jakby go nie zabili, no to też komunistki chciałyby go wypuścić. Także Presley, Talib Aleksandra Ocasio-Cortez, chcą ich wszystkich wypuszczać. Także Omar tak samo. No to jest właśnie ten obłęd lewactwa amerykańskiego. Także jeżeli głosowaliście na komunistów, jeżeli głosowaliście na Bidena, jeżeli głosowaliście na Ocasio-Cortez, na Tlaib, na Omar, no to właśnie to są ci ludzie. To jest nieprawdopodobne, że wy jako Polacy mogliście na nich głosować. To jest po prostu makabra, nie do opanowania. No i teraz cała ta lista wychodzi na to, że jeszcze jest większa. Kogo jeszcze powypuszczają? No powypuszczają jeszcze, to ma być taka ustawa, żeby rozwiązać masowe uwięzienia dla zdrowia publicznego. No tytuł jest makabryczny, nie? Rozwiązać masowe uwięzienia dla zdrowia publicznego. No i wypuszczają tłustych bandziorów, kryminalistów. No to oni jeszcze proponują powypuszczać wszystkich kryminalistów i bandytów, którzy są nielegalnie w Ameryce. No te też mają być wypuszczeni. No i także cała drużyna komunistyczna nie tylko chce wypuszczać amerykańskich kryminalistów, ale też chce wypuszczać obcokrajowców, tylko dlatego, żeby oni nie byli chorymi. Tlaib powiedziała w ten sposób, że pandemia to nie może być z wyrokiem śmierci dla nikogo, a szczególnie dla tych więzieniach. Cretin Lee to powiedział, że wirus nie powinien być i nie będzie z wyrokiem śmierci dla uwięzionych ludzi. No ale tak jak mówię, na 150 tysięcy zachorowało, 150 tylko umarło, także to nie jest taka wielka liczba. No i teraz pytanie jest, na ile oni mają ich tam wypuszczać i jak to będzie, żeby ci bandziory, żeby oni chcieli wrócić, tak? Czy ci politycy naprawdę myślą, że te bandziory wrócą, że sobie pójdą na urlop i kiedy pandemia się skończy? No i teraz pytanie jest, ilu zasadniczo bandytów komuniści chcieliby wypuścić na ulicę. Castro był mądrzejszy. Castro wypuścił bandziorów z Kuby do Miami. No i w Miami w latach 70-tych, 80-tych było jeden z największych bandyckich, terrorystycznych, kryminalnych miast. Miami Vice, no to właśnie to jest rezultat tego, że Castro oczyścił więzienia z bandziorów i puścił ich do Ameryki. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonkiem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję za to, że głosowaliście na konserwatystów. Dziękuję, że głosowaliście na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się zwieść komunistom, nie dajcie się zwieść socjalistom. 2024 są wybory lokalne. Głosujcie, zdecydowanie głosujcie. 2024 Minie szybko. Wygląda, że Trump był wybrany jeszcze wczoraj. Wygląda na to, że drugi raz Obama był wybrany przedwczoraj i tak dalej. Czas nie leci, czas zajwania. A dla wszystkich socjalistów, wszystkich polskojęzycznych czy Polaków,
którzy głosowali na dla komunistów, no to właśnie to, co opowiadałem, to wy wybieracie. Wy wybieracie tych ludzi. Wy wybieracie nienormalnych ludzi. Przestańcie wybierać nienormalnych ludzi. Zdrowia dla normalnych.